nie jest jakąś super wielką tajemnicą, że cały ten kurs zakończył się w Iławie. Wylądowaliśmy przy dużym jeziorku, a to za moimi plecami to jest dom, w którym wynajmujemy zwyczajną kawalerkę. Zapytacie, dlaczego w tym roku nie wynajęliśmy hotelu i gnieździmy się w jakiejś kawalerce? No powody są dwa. Po pierwsze, wynajęcie kawalerki jest dużo tańsze. Ceny hotelu w tym roku totalnie oszalały. Po drugie, nawet jeśli chciałem pół roku temu zarezerwować jakikolwiek hotel, to były one już niedostępne. Jasne, pozostały jakieś tam wynalazki pokroju 8000 zł za 10 dni. No, trochę nie moje progi. Kurde, jak oni w tej Polsce budują dachy, no masakra. Po tym, jak brytyjski pan specjalista wybudował mój dach, moim zboczeniem w Polsce jest patrzenie na dachy innych domów. Wielka Brytania, tak zwane 100 lat za murzynami. Dobra, to teraz chodźcie, pokażę wam, jak wygląda mieszkanie. To jest ten dom, a my mieszkamy na drugim piętrze. Lub na raz, dwa, trzy, trzecim piętrze, jeśli tłumaczyłbyś to Anglikowi. No i dobra. I wszystko wygląda tak jak klasyczne polskie mieszkanko z bardzo dużą przestrzenią. Trochę minęło od czasów, kiedy kładliśmy wszędzie wykładzinę, nawet na ścianach. I ja już na przyjeździe od razu powiedziałem całej rodzinie, że ta przestrzeń jest moja i ja tutaj pracuję nad filmami. A to jest moja A7S3, która się zwyczajnie marnuje, ponieważ strasznie chciałem nią nagrywać, a okazało się, że zwykły iPhone ma dużo lepsze zastosowanie. No więc teraz stoimy w kuchni. Jeszcze jednym argumencie przemawiającym za wynajęciem mieszkania, a nie hotelu. Tutaj ucztuje sobie Paweł, de facto zajeżdżony tutejszą pogodą. Serio, w jednej chwili mamy burzę, a za chwilę mamy 40-stopniowe upały. Na wyposażeniu domu był 55-calowy telewizor. Przed wyjazdem kupiłem sobie przejściówkę z europejskiej na brytyjską i natychmiast zacząłem ładować wszystko, co mam do naładowania. W planach była wycieczka do Santiago, więc kupiłem sobie GoPro 10, żeby przymocować ją sobie na głowie i wykonać parę zjazdów, ale z tego Santago chyba nic nie wyjdzie. No i tak sobie właśnie pomyślałem, że jest to świetna kawalerka na dwie osoby bez dziecka. Sony Records Exclusive. Poproszę tą. Robi się. Przestrzennie jest mega. Tędy się wchodzi. Tu mamy gigantyczną szafę z dużym lusterkiem. Tutaj coś, co po staremu nazywamy duży pokój. A tutaj jedna mała sypialnia. I tą sypialnię naturalnie zajęła córa, tłumacząc, że w wieku 9 lat należy jej się prywatność. A tu na widoku leży prezent na 10 urodziny córki. Ta mała cholera dostanie 15-calowego tableta. Gdybym tylko tableta od Samsunga mógł użyć jako drugiego ekranu do mojego MacBooka, to bym tej małej cholerze zabrał ten prezent. Na wyposażeniu domu jest też pralka, dzięki czemu nie musimy naszych brudnych ubrań zwijać w kuleczkę i wkładać w torbę foliową w nadziei, że któregoś dnia je wypierzemy. Jeśli zastanawiacie się, gdzie edytowane jest to wideo, to tak mniej więcej właśnie tu. Kurczę, mieszkanko wzięte z braku laku, a jesteśmy zachwyceni. Aha, zaczynam powoli rozumieć polskie babcie, a.k.a. poduszkowce, które całymi dniami zalegają w oknach. Ja też bym tu siedział w oknie. Aha, no i najlepsze, bo mamy w tym wszystkim balkon. Nie wiem, co się dzieje, ale w tym roku Iława przeżywa jakąś totalną plagę os. Na balkonie jest tyle miejsca, że w Wielkiej Brytanii zrobiłbym na tym biznes i wynajął to jeszcze trzem Rumunom. Dostaliśmy nawet takie mebelki do picia porannej kawy. Widok na samochody nie zmienił się, w Polsce zawsze tak było. Tam stoi moja kijanka. Szczerze powiedziawszy, zbliżam się już do takiego wieku, gdzie balkon i poręcz to chyba będą jedne z moich ulubionych miejsc. Może zademonstruję. Widziałeś? Chyba se nową wykładzinę kupił. No ale ogólnie co? Przewaga takiego mieszkanka nad hotelem to pralka, własna kuchnia, trochę więcej przestrzeni i tanioszka. A w ogóle to jest zrobione w bardzo fajnym stylu, bo uwielbiam te kolory. I pan wynajmujący pomyślał też o tym, że bardzo lubię deszczowy prysznic. Być może po poprzednich lokatorach jest tak, że to są już ostatnie dni tej pralki, ale mimo wszystko warto ją mieć. Paweł nie odpuszcza i któregoś dnia dokopię się do obiecanych Chin. Czemu kopiesz?
Powiedz, jak mogę pomóc Ci w tym kopaniu? Tak więc jest to jeden z tych niewielu razy, kiedy bardzo się cieszę, że zadzwoniłem do hotelu z prośbą o rezerwację terminu, a oni powiedzieli, przepraszamy, ale będzie Pan musiał poszukać gdzie indziej. Osoby posiadające w domach serwisy za 700 funtów na pewno teraz ostro przeklinają, patrząc na mnie. Jak jaram się tym sprzętem za 50 zł. Przerywamy na chwilę to nagranie, ponieważ jest problem. Plan na dzisiaj był taki, że pójdziemy sobie razem z córką na łódeczki i będziemy pływali przez pół dnia. Żona wpadła na pomysł, że ona chce jechać do Elbląga i iść na zakupy. I wygrała decyzja mocniejsza. Jesteśmy w Elblągu. Żona z siostrą są na zakupach. Wraca żona z zakupami. Czyjaś. Wiecie, w czym ta żona jest lepsza od mojej? Ta już skończyła zakupy. Jaka jest szansa, że żona, wchodząc do takiej galerii, wyjdzie z niej po, nie wiem, 30 minutach? Ema, jak mamusia robi zakupy? Chodź, dziecko, trzeba ogarnąć jakiś obiad, jakąś kolację i najlepiej jakieś śniadanie na jutro. Tomek, teraz na lewo. Wróciły. Przyjechaliśmy na kebaba na zapleczu. Buda mieści się na zapleczu. I pracuje tam turas, który część bułki A i część bułki B skleja na ślinę, żeby trzymało się lepiej. Po wielogodzinnej przerwie wracamy do nagrywania mieszkania. Lubimy zwłaszcza tę sofę dla gości, która po rozłożeniu pomieści, bo ja wiem, z 5 osób. A jak nam zdechł internet, to okazało się, że router jest tutaj. Co mnie w Polsce zaskoczyło, to, że w każdą niedzielę jest lockdown. Wszystkie sklepy są zamknięte. Wiem, że dużo osób spieniło się w komentarzach, kiedy ten temat poruszyłem. Natomiast druga rzecz to taka, że kierowcy panicznie w tym kraju boją się pieszych. Jeśli idziesz sobie chodnikiem i choćby pomyślisz o przejściu na drugą stronę, to cały słup samochodów stanie dęba, żebyś tylko mógł przejść. Czy w tutejszych przepisach jest coś, co powinienem wiedzieć? Ojciec roku! Obiecałem dziecku, że codziennie będziemy kąpać się na tym basenie. Zapomniałem, że w połowie sierpnia każdego roku zaczynają ten basen serwisować. I nie będzie basenu. Pochwalę się tylko zrobieniem dzisiaj rano 4 okrążeń dookoła małego jezioraka. 4 okrążenia. Niecałe 10 km. Czy ja słyszę brawa? Nie słyszę. Poprosiłem dzisiaj rano córkę i żonę, że jeśli w przyszłości umrę, to żeby moje prochy rozsypano nad jeziorakiem. Dlatego za 100 lat, jeśli ktoś z Was będzie się tu kąpał, to będzie się kąpał z konfiturą. Żry, a nie o chłopakach myślisz. Jak jestem w Polsce, to jaram się tym, że to jest wszystko napisane po polsku, a nawet tym, że tam w tle są stare, dobre blokowiska. Kurde, nie MOT Station, tylko stacja kontroli pojazdów. Ej, no jaram się. Na drzwiach wejściowych do tego sklepu nie było napisane push, tylko było napisane pchać. Zaletą posiadania zera znajomych w Wielkiej Brytanii jest to, że nie trzeba kupować im prezentów, jak się wraca. Nie, żebym reklamował, ale 50 zł miesięcznie to jest niecałe 10 funtów i masz internet światłowodowy. W Anglii za 60 funtów miesięcznie ledwo wyciągasz 30 megabitów. Córka namawiała mnie, aby przed wyjazdem kupić mnóstwo kamer Google Nest, zainstalować je w domu i niech go chronią przed złodziejami. Ja wpadłem na tańszy pomysł. Zawołaliśmy sąsiada Paluszka. Paluszek pilnuje naszego domu. Problem z Paluszkiem jest taki, że nie da się przed nim schować majtek mojej żony. Na koniec pytanie i tylko poważne odpowiedzi. Ile tak naprawdę trwa okres leczenia się z choroby o nazwie Anglia to syf, zostaje tu na zawsze.